Prewius, Kionde, Chimski, Sotries, Bezludnej Wypsy, znaczy się Bezludnej Wyspy. Poznajcie Janusza Nosacza. Titanic! Rozdział pierwszy. Kurwa, prawie jak w raju. A masz trochę paluszków krabowych? Noż ja pierdolę, kurwa mać, koleś w końcu idź na te ryby i złów jakąś rybę, Hallo meine Freunde, willkommen zu nächsten Folge. Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Marek, witam was w kolejnym odcinku The Sims Historii z Bezludnej Wyspy. Okej, co by tu powiedzieć, chciałem wam tak na wstępie powiedzieć, że odcinki z jakiejkolwiek serii będą się pojawiały sporadycznie, bo jak wiecie, jest sesja, ja studiuję, I trzeba się uczyć. Dobra, słuchajcie, bezwzględnego pierdzielenia lecimy dalej z tematem. Ja jesteśmy na wyspie i za chwilę się pojawi, co mamy dalej robić. Zobaczymy, czy fale wyrzuciły coś na brzeg od ostatniej nocy. Myślę, że pora, abym przeszukał plażę. Może znajdę coś użytecznego. Słuchajcie, chciałem wam tak teraz powiedzieć, że nie będzie w tle muzyczki, tak jak było w poprzednim odcinku, bo ona była bez sensu. Ja tak stwierdziłem. Chyba, że w następnym odcinku chcecie, aby była w tle muzyczka. Ale ja uważam, że muzyczka jest zbędna, więc muzyczki nie będzie w tym odcinku. Dobrze, mamy przeszukać plażę. Czy ja mogę tutaj... Kop w piasku, nie. Co ja mam zrobić, nie? Przeczesać plażę. Przejdę się wzdłuż brzegu, może znajdę coś przydatnego. To wiesz co, kop w piasku, to może ci się przydać. Mamy tylko dwa zasoby. Po cholery ty biegniesz. Trochę lipa, nie? Jaki dźwięk dziwny. To jest teraz moje! Zobacz co właśnie znalazł twój sim, sprawdź wyposażeniu sima. Cudownie, naprawdę wielki nóż. Założę się, że przetnie on twardy bambus, który blokuje przejście w dżungli. Już wiem, co to jest. Zresztą już wszystko było napisane tutaj przed chwilą. Ale jak każą, to każą. Maczeta. No dobrze. Jeśli znajdę na wyspie maskę hokejową oraz obóz hipisów, płynę do domu. Okej. Oczyść ścieżkę. Pora wyciąć te bambusy, które zasłaniają widok na wyspę. Zetnij. Mam ostatnio chrypę. Nie wiem, czy u was też w okolicy ludzie chorują, ale u mnie się już zaczyna. W pracy wszyscy chorują. U mnie w rodzinie też już i przechodzi z osoby na osobę. I tak myślę, że kolejną osobą, która przejdzie ta choroba, na którą przejdzie ta choroba, to będę ja. O, zasoby nam rosną. Ale fajo. Nie ma to jak samotne badanie dżungli na odległej wyspie. Proszę, niech na końcu tej ścieżki mieszka plemię samotnych Amazonek. Ruszaj się. Zbadać dżunglę. Ciekaw jest... Ciekawe, czy ktoś wcześniej... postanowił postawić stopę na tej dżungli, ja wiem, ja dokładam własne słowa. Jest 22, jestem padnięty, ale poświęcam się wam i nagram wam ten odcinek. Jest tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać. No dobra, idziemy, nie badaj. Idziemy przez grotę. Ja przepraszam bardzo, ale to mi się skojarzyło z Tupolewem, więc przepraszam wszystkich, których to uraziło. Och, ten wrak jest chyba starszy ode mnie. Ciekawe, od jak dawna tu spoczywa. Ciekawe, jak długo tu zostanę. W kokpicie może znajdować się radio lub flara sygnałowa. Sprawdzę to. No to sprawdź to. Kokpit. Szukaj. Poślubić bogatego Sima. Może tą jakąś Amazonkę? Who knows?
Ogólnie to weź załóż ubranie codzienne. Niemożliwe, mapa! To jest twoja mapa podróżna. Używaj jej, aby szybko przemieszczać się do miejsc, które już znasz. Dziękuję. Zgodnie z mapą jest tu inna ścieżka, która prowadzi w głąb wyspy. Aha. Ja jestem tu. Miasto Simijskie. To chyba tu mamy iść. To te piczole, które mi ukradły kokosy. Nareszcie coś, na czym mogę zapanować. Witajcie, moje małpie sługi. Okej, okay, widzę coś na podstawy tego drzewa. Zabiorę to, to będzie wspaniała pamiątka z mojego pobytu na wyspie. Wątpię, że te małpiszony ci to dadzą. Zabrać posążek. U podstawy drzewa organów, tak. Orangutanów ukryty jest jakiś posążek. Chcę tu się dokładniej przyjrzeć. Mu. Oglądaj. W ogóle fajna woda jest w tym. W rajskiej wyspie, co ja gadam. W wyspie. O nie, będzie bitwa! Małpa cię skopała. A ja myślałem, że roślinożercy są pacyfistami. No jak widzisz, nie są. Te banany świetnie nadawałyby się jako na pokojowy podarek. A teraz najtrudniejsze podawanie jedzenia dzikim zwierzętom. Co złego może się stać? Zeżrą cię żywcem. Pogodzić się z orangutanami. Musimy im dać żryć, bo inaczej nas zjedzą. O, już noc jest. Czekajcie, czekajcie, nie śpijcie. Daj banana. Myślę, że na razie dam sobie spokój z walką z orangutanami. Czemu? Ha, bo jest noc. No dobra, to wracamy do domu, nie? Dobra, jest dzień, idziemy dać banana. Myślę, że na razie dam sobie spokój. No kurde, koleś, w końcu idź nakarmić te cholerne małpiszony owłosione. Może dasz jemu? O, temu to możesz dać banana. Daj małpie banana. Idzie. Idzie małpiszo. Masz. Masz i się udła w tym bananem. Teraz ty chodź. Patrz, mam banana, udław się nim. A teraz ty. Pora na przekąskę, włochacze. Chodźcie i częstujcie się. Udławcie się nimi, cholera jasna. Proszę bardzo, moi mali włochaci i znajomi, może teraz nie narobicie już u mnie bałaganu. Na pewno narobią. Pora odebrać nagrodę. Brakuje tylko zasadzki, która wystrzeliwuje zabójcze pszczoły uzbrojone w malusieńkie dmuchawki. Koleś, ale ty masz wyobraźnię. Weź. Dom. Prosi o smakołyk. Nie, ja nie chcę żadnego smakołyku. Znaczy ja nie chcę ci dać żadnego smakołyku. Wyrzeźbiłeś ten posążek sam, czy zamówiłeś go przez internet? No, Allegro go zamówiłem. Kto wyrzeźbił ten posążek? Czy jego twórcy nadal są na wyspie, czy to kanibale? Zeżrą cię żywcem i tak. Lepiej wrócę do obozu, zanim stanie się coś złego. Zresztą mam dosyć przygód na dzisiaj.
No dobra, to idź do domu, nie? Wracaj. Come back. No i co ja mam teraz zrobić? Rozdział 4. Ręce Bożka. Dom, dom, dom. Znajdźmy odpowiednie miejsce dla mojego nowego kolegi. Ta skała chyba jest to chyba dobre miejsce. W sensie ta czy ta? Ta. Ustaw Bożka. Musisz się wykąpać, bo zaraz zaśmierdniesz. Rozdział 5. Oko, które wiąże. Znajdźmy odpowiednie miejsce dla mojego nowego kolegi. Ta skała chyba to dobre miejsce. Pasuje, ładny widok. Myślę, że tu ci się spodoba. Mamy tak wiele wspólnego ze sobą. Wiesz, ja mieszkam na wyspie. Ty mieszkasz na wyspie. Ja lubię mówić, ty lubisz mówić, słuchać. Szpadel. Czy mogę cię tak nazwać? Dobrze, Szpadel, to może być początek wspaniałej przyjaźni. Pozdrowienia dla Szpadelka. Jesteś taki tajemniczy, czy masz coś przeciwko temu, że przyjrzę ci się dokładniej? Oczywiście, że nie. Koleś odpowiada na własne pytania. To jest chyba już trochę creepy. I to jest chyba trochę już podchodzić pod jakąś chorobę psychiczną. Ja nie jestem psychologiem, ja nie oceniam. Ja tylko podejrzewam. Popływaj sobie, bo śmierdzisz. Zbadać Bożka. Zbadaj. Och, brakuje tylko jednego z klejnotów. Z twoich klejnotów. Nie martw się, kupię ci nową bransoletkę, gdy wrócimy do cywilizacji. Okej. Okay. Och, chcesz wiedzieć, z czego żyję? Cóż, chyba można powiedzieć, że jestem twoim własnym pracodawcą. O tak. Okej, okay, dobra, super, fajnie. Gadający z jakimś puszkiem. Nazywasz mnie kłamcą, nie możesz tak sobie rzucać określeniami w rodzaju leńczy. Uczepia się fałszywej nadziei na ratunek. Ja się staram. Okej. Nie, ja po prostu nie mogę. Szpadel ma rację. Muszę zająć się planowaniem codziennego przetrwania, a potem dokończyć budowę tratwy. Zaplanować przetrwanie. Ukończenie tratwy może zabrać trochę czasu. Muszę obmyślić ogólny plan gromadzenia jedzenia i materiałów. Ale jak? Jak ja mam to zrobić? Hello! Czy ja mogę sobie, nie wiem, tu rozciąć się? Nie. Rozmowa. Trochę ci towarzystwo podskoczy. Zbadaj. A weź to posprzątaj, bo śmierdzi. Jak ja mam to zrobić? Ukończenie tratwy może zabrać trochę czasu. Muszę obmyślić ogólny plan gromadzenia jedzenia i materiałów. Ale jak? Ja jestem za głupi dzisiaj w tę grę. Rozsiądź się, usiądź, cokolwiek, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Słuchajcie, jeżeli wiecie, jak to zrobić, to napiszcie mi w komentarzu i w tym momencie skończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że odcinek z naszym Januszem Nosaczem wam się podobał. Nakarmiliśmy małpy, dostaliśmy Bożka, gadamy z tym Bożkiem i można powiedzieć, że mamy naszego własnego przyjaciela, Bożka na wyspie. Cholera jasna, koleś, ty mówiłeś, że jemu brakuje jakiegoś diamentu, przecież on ma kryształ na oku, ogólnie ma dwa. Kryształy, czy tam klejnoty. Nie wiem, gdzie ty chcesz ten klejnot trzeci jemu wepchać. Nie chcę, a może tu, na czoło. Nie wiadomo. Trzymajcie się na razie i do następnego odcinka. Nie wiem kiedy, bo sesja. I trzeba się uczyć. Cześć!